Dzisiaj otworzymy sobie paczkę z Taiwangana. Jest to zamówienie z repliką. Pisałem w mailu, żeby dodali jakiś gratis od siebie. Natomiast nie wiem, czy to jest w paczce, czy nie, ponieważ dopiero odebrałem tą paczkę, więc no, tutaj sprawdzimy sobie co i jak. Replika w miarę tania, coś około 600 zł. Łyk kawy i sprawdzamy wszystko co i jak. Dodam tylko, że jest to podstawowa wersja karabinka M4A1, bo taką właśnie sobie replikę zamówiłem, ponieważ miałem już dość od G i tych innych replik, które do tej pory używałem, więc no tutaj dla mnie niby nic nowego, no ale zawsze można spróbować czegoś nowego. Miałem M4A1 w gazie od WE, natomiast no musiałem się z nią, że tak powiem, rozstać z tego względu, że spodobało mi się po prostu coś innego i no i zakupiłem, tak? CM002A1, jakiś zaklejony kod. Odkleimy sobie go z ciekawości. Podejrzewam, że sobie go nie odkleimy, ponieważ jest tak zaklejony, że jeszcze tym nożem to. Jest to nóż Shredder, czy Shred, czy Shredder, nie wiem jak to się wymawia. Taki sobie nożyk SCH-304M. Nożyk dla mnie dość niebezpieczny, ponieważ już przy noszeniu go przy spodniach dwa razy mi się otworzył, więc jeżeli bym się przechylił w prawo, to nadziałbym się na swój własny nóż. Oczywiście co w standardzie, jakaś manga, instrukcja obsługi, co i jak, pół po chińsku, pół po angielsku, chociaż nie, teraz jest chiński razem z angielskim, więc to nie wiem. Czy tak było, czy tak jest, nie wiem. Znaczy tak jest, to na pewno. Sprawdzę tylko, czy się to nagrywa. Nagrywa się, dobra.
Wiem, że tak jest. Nie wiem, czy był wcześniej angielski podzielony, chiński podzielony. Niestety już teraz wiem, że nic od siebie nie dodali. W zestawie mamy tak. Replikę. Magazynek. Standardową ładowarkę do kulek. Paczkę kulek nieznanego producenta oraz wagi. Nie należy używać tych kulek, jeżeli chcecie, żeby wasze repliki długo funkcjonowały i sprawnie funkcjonowały. Oraz standardowa bateria 84 1200. Ja oczywiście tej baterii i tych kulek nie będę używał z tego względu, że mam swoją baterię 96 2200 mAh albo 2300 mAh. Magazynek High Cap klasyczny, odsuwamy kapkę, wsypujemy kulki, szary, jak to cymka właśnie daje. Może będą jakieś kulki, nie będą. Magazynek sobie położymy tu. Standardowa ładowarka do baterii tej albo do jakiejś innej. Nie, 8, tylko do 8.4 to jest. Tu mamy kluczyk do regulacji przedniej muszki. Tak. No i co? I ta standardowa bateria, standardowa paczka kulek. No i teraz sama replika. Replika dość ciężka, fajnie wykonana. Kolba tylko taka trochę jakaś, jakby to było z taniego plastiku. Front bardzo fajny, dobrze spasowany. Nie ma żadnych luzów ani żadnych. Chociaż jakby się przyczepił, to zawsze by coś znalazł, jak to mówią, tak? Klapka wyrzutnika łusek. Pozostaje w tylnym położeniu, żeby sobie spokojnie wyregulować hop-upa. Zwalniamy ją bolt catchem. Z góry was przepraszam za niedogodności, za to, że przerwało mi film w trakcie opowiadania, nawet tego nie zauważyłem. Zagrzał się po prostu aparat, musiał chwilę ostygnąć, więc no tutaj wracam z powrotem do opowiadania. Skończyliśmy na tym, że replika posiada oznaczenia na tłumiku, nie na tłumiku, na lufie, oznaczenia kalibru 5,56 NATO. Tłumik dźwięku niestety nie jest oryginalny. Oryginalny wygląda trochę inaczej. Jest bardziej gładki, jak to mówią. Nie mam go tutaj niestety, będę musiał wejść na strych. Ale każdy airsoftowiec wie, jak wygląda standardowy tłumik od M4, więc no tutaj nie będzie problemu. Trochę dla mnie on jest dziwny, zaraz go wymienię sobie na tłumik od WE, bo mam gdzieś w zanadrzu. Dodatkowo otrzymujemy jeszcze w replice z repliką silikon, który leży tam, i wycior, który jest w pudełku, a który powinien być razem z pod repliką, a
Znalazł się koło wytłoczki tej spianki. Standardowy 363 mm, może trochę dłuższy. Taki, wiecie, made in China. Dobrze, odnośnie samej repliki ma ona numer. Moja ma numer 5533. Z tego co wiem, jest to indywidualne oznaczenie, więc każdy numer jest niepowtarzalny. Każda replika jest niepowtarzalna. Ma swój indywidualny numer seryjny. Podłączałem replikę pod akumulator 8.4, ten, który dostałem właśnie z repliką. Natomiast no, nie jest on zbyt dobrze naładowany. Nie będę go męczył. Chwyt jest prawdopodobnie z nylonu, ale to jest taki nylon, nylon made in China, może tak. Chwyt jest dużo lepiej wykonany, natomiast tutaj kolba posiada takie jakby, nie wiem, nie jest to gładki plastik, może się czepiam, no ale minimalne luzy też posiada. Nie wiem, czy tak robi Cyma, czy tak robi po prostu, czy tak robi już po prostu standardowo. Pin, który się dość luźno wyjmuje. Ten pin się dość luźno wyjmuje. Wystarczy, że go popchniemy delikatnie. Gdyby nie było tej blokady, bardzo łatwo by było go zgubić. Widzicie, pin, nawet nie używam dużej siły, żeby go wcisnąć na miejsce. Przedni oczywiście nie jest taki luźny, natomiast ten wystarczy, że delikatnie wcisnę. Delikatnie, nawet nie używam dużej siły, żeby go wycisnąć. Trzeba uważać na ten pin, przynajmniej w mojej replice, bo gdyby nie blokada z tyłu, można by było łatwo go zgubić. Kable prawdopodobnie niskooporowe. No i co? Mam tu baterię 9.6, która pasuje i nie pasuje. 9.6 2200 marki gówniana fabryka chińska. Tyczy się to właśnie tego sklepiku na G w mieście W. Strzelimy, zobaczymy jak to chodzi. Bateria nie jest w pełni naładowana. Tyle wam chciałem powiedzieć, że ona leżała jakiś czas od momentu, kiedy JG mi się po prostu rozpadło. Nie będę tutaj się rozdrabniał w szczegółach. Po prostu się rozpadło, rozsypał się gearbox i nie chciałem go składać ani oddawać na gwarancję, ponieważ tej gwarancji już nie było. Także no, poszedł po prostu na śmietnik. Tak. Gumka, komora się została, ale komora to tam taka plastikowa, że okan dupy to potłuc. Dobrze, wracając do Cymy, M-ki, strzelimy sobie parę razy. U. Dobra, auto. Ona jest praktycznie rozładowana, ponieważ 9.6 nie wydaje takiego tak wolnych strzałów w porównaniu do 8.4. Jest to bardzo wolno, więc no tutaj jest padnięta, tak? Leżała sobie, nie wiadomo, x czasu, leżała sobie po prostu luźno, bez żadnego podpięcia, więc mogła trochę tej energii stracić. Nie bronię tu frajerów z Wrocławia, tylko po prostu mówię jak jest, że... Nie skończę dzisiaj tej recenzji, sorry jeszcze raz. Jakieś mam problemy
związane z temperaturą telefonu. Replikę podłączyłem pod 8.4, którą znalazłem na strychu od JG. Też jest 84100. I powiem Wam, że dużo lepiej się spisuje niż ta zwykła bateria, która jest dołączona do zestawu. Ale no może była tylko wstępnie naładowana. Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem. Powiem tak. Replika robi wrażenie. To jest po pierwsze. Po drugie, jest bardzo dobrze spasowana. Ustawiłem sobie wstępnie hop-upa. Na strychu ją przestrzelałem, ale to jest tylko dystans około, nie wiem, 10, może 15 metrów, to jest max. I powiem tak, replika robi robotę. Miałem dużo replik w swoim życiu i po prostu powiem Wam, że cymę mam pierwszy raz w życiu. Nigdy nie kupowałem cymy, ponieważ cymy były zazwyczaj drogie. Nie wiem, czy to po prostu było spowodowane tym, że miałem jakiś uraz do cymy, czy po prostu no, cyma aż robiła tak dobre repliki, że te repliki swoje musiały kosztować. Natomiast jakoś specjalnie nie kusiła mnie ta cyma. Miałem taki sceptyczny jakiś pogląd na te repliki, na te wszystkie akcesoria oraz ogólnie na firmę Cyma, ale coś podkusiło mnie, żeby po prostu sobie zamówić tą replikę, zobaczyć jak to lata, z czym to się idzie, jak to strzela, i no zakupiłem sobie właśnie tą replikę, dzisiaj mi przyszła z Taiwan Gunu w cenie lekko ponad 600 zł. Nie pamiętam dokładnie ile, 608 lub 610. Bardzo ciasno wkłada się górną część od chwytu. Nie ma tutaj w ogóle nic, żadnego luzu. Chociaż jak mówiłem, każdy by się, jakby coś znalazł, to by się przyczepił. Jedynie mogę się przyczepić luźnej kolby, która sobie lata w tej lefce. Są to oczywiście minimalne luzy. Oczywiście będą też czepiać się znawcy, że tak, minimalne luzy to nie są luzy. No ale jest to moja replika. Wyrażam swoją opinię o mojej replice zakupionej na Tajwanie. Jedynie mam tutaj pewne zastrzeżenia co do kolby. Jest ona taka chropowata. Nie wiem, czy to tak ma być, czy to jest po prostu jakaś końcówka materiału. Tutaj ten chwyt jest bardzo ładnie zrobiony, jest on gładki, nie jest on taki chropowaty jak tutaj ma miejsce ta kolba. Kończąc, replikę ogólnie polecam. Z tego względu, że no na 420-430 fpsów, jakie deklaruje producent, za cenę 610 zł, to jest max, to replika jest warta swojej ceny. Ma przyzwoite osiągi i no prawdopodobnie będzie to replika na kolejny sezon. Zobaczymy jak się będzie spisywała, czy będzie to replika awaryjna, czy nie będzie awaryjna. Oczywiście nie chcę, żeby była awaryjna. Jeszcze rozsypałby mi się silikon. Dobra. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się.
Jeżeli macie jakieś pytania czy sugestie, czy chcielibyście się podzielić odnośnie uwag co do tego filmu, to zachęcam do komentowania pod filmem. Lajkujcie, jeśli chcecie, subskrybujcie, jeśli chcecie, udostępniajcie. No i tyle. Miłego dzionka Wam życzę. Na razie.